Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz jest gościem audycji samorządowej z Ratusza. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Naszą audycję rozpoczniemy od nowej drogi, która powstaje na osiedlu Tuwima w Ełku. Tak jest. Na tym osiedlu jest jeszcze jedno miejsce, które wymaga szczególnej naprawy. Modernizacja w zasadzie budowy jest to droga wewnętrzna, która ma w najbliższym czasie zmienić swoje oblicze za kwotę o prawie pół miliona złotych. Wykonamy tę drogę w taki sposób, by mieszkańcy okolicznych budynków mieszkalnych mieli możliwość dogodnego dojazdu, przejazdu, zaparkowania, przechodzenia tą ulicą. Pojawi się przy niej także oświetlenie LEDowe, zieleń. Całość prac wykonamy w lipcu tego roku, do lipca tego roku. Myślę, że będzie to już uzupełnienie tych działań, które do tej pory realizowaliśmy w tamtym obszarze, pomijając budowę ulic, ale także w ostatnim okresie budowę parków, które mają zmienić jakość życia mieszkańców tego osiedla. Zatem do końca lipca tego roku planujemy wykonanie tego przedsięwzięcia tej drogi, która poprawi jakość na życia na tym osiedlu. Na razie droga jeszcze rozumiem nie ma nazwy. Taka dosyć ciekawa nazwa, to też zdradzimy kuchnię administracyjną 07 KDW. Jest Dobrze to przeczytałem? Na, tak jest. Jest to nazwa, która jest nadawana przy tworzeniu planów miejscowych. Kiedy plany miejscowe są tworzone. Uliczki drogi wewnętrzne nie mają swoich nazw. Ja tylko dodam, że osobiście nie do końca mi pasuje nazwa ulicy Tuwima, która de facto, można powiedzieć, że mamy dwie ulicy Tuwima. Zostało to bardzo dawno temu wyznaczone i wjeżdżamy w ulicę Tuwima i możemy ją przejechać w kształcie literki U. Takich jeszcze dziwnych rzeczy jest kilka w naszym mieście, na przykład dwa budynki mieszkalne, które, dwa budynki. Które mają ten sam numer, a nie są połączone ze sobą. Na przykład Wojska Polskiego 67 to jest taka ciekawostka, ponieważ zostały kiedyś posadowione na jednej działce. W jednym budynku jest urząd skarbowy, i w drugim budynku mieszkania, ale dwa odrębne budynki o tym samym numerze. Jest kilka takich jeszcze ciekawostek, albo na przykład numery przy ulicy Grajewskiej, które biegną, albo ulicy Kolejowej, które. Biegno 1, 2, 3, 4 i z drugiej strony 5, 6, 7, 8. To jest jeszcze dawna taka pozostałość po zabudowie i ponumeracji niemieckiej. Takich ciekawostek jeszcze w naszym mieście, zarówno tych, hist a w zasadzie historycznych jest trochę. Tam, gdzie jest to możliwe, staramy się porządkować. To może kiedyś o tych ciekawostkach porozmawiamy, ale przejdźmy może do współczesności. Kolejny temat, 17 umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu. To kolejne umowy podpisane przez prezydenta. Podpisałem w ubiegłym tygodniu umowy z stowarzyszeniami, fundacjami, klubami z obszarów sportu, kultury, polityki społecznej, które realizują bardzo ciekawe przedsięwzięcia na rzecz mieszkańców naszego miasta. Można powiedzieć, że realizują zadania miasta, które są ustawowo przepisane do samorządu właśnie z zakresu sportu, polityki społecznej czy kultury. Co to pieniądze, które postanowiliśmy przekazać na wyjazdy, turnieje, na organizację seminariów? Obchodów setnej rocznicy Niepodległości czy 160. rocznicy urodzin Michała Kajki na koncerty, a także inne przedsięwzięcia, o których będzie głośno, których organizatorem bądź współorganizatorem są stowarzyszenia. Łączna kwota tych środków, które w ubiegłym tygodniu przekazaliśmy na rzecz organizacji pozarządowych to jest ponad 65 tysięcy złotych. Środki pochodzą z budżetu miasta i są w takim w takiej puli, które właśnie w ramach konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych można wykorzystywać na ciekawe przedsięwzięcie. To tyle, jeżeli chodzi o dofinansowanie organizacji. A teraz dofinansowanie, no ściślej mówiąc, stypendia sportowe dla najlepszych sportowców w różnych dyscyplinach. Takie stypendia dziś zostaną wręczone. No i właśnie 123 tysiące złotych. To są środki, które przekażemy stypendystom. Tych stypendystów jest aż 34, którzy reprezentują różne dziedziny sportu, bo mamy i judoków, bokserów, mieszane sztuki walki, kickboxing, wioślarstwa, także piłkę nożną. Mogę powiedzieć, że oczywiście najwięcej jest stypendystów w zakresie piłki nożnej, bo to jest klub piłkarski, który otrzymuje stypendia. Ale drugą wiodącą dyscypliną gdzie jest najwięcej stypendystów to jest wioślarstwo. Ja tylko dodam, że nasze wioślarstwo Jodeckie ma swoje takie tradycje olimpijskie. To jest klub z ogromnymi tradycjami i ma bardzo dobrych zawodników zresztą jak inne kluby. Wartość stypendium waha się od 300 do 800 zł w zależności od tego w jakim wieku jest stypendysta. Te stypendia przeznaczyliśmy z kwoty, którą w tym roku mamy Zaplanowano w budżecie ponad 200 tysięcy złotych i w tej chwili na stypendia przeznaczamy 191 600 i 13 800. Mamy jeszcze taką kwotę wyodrębnioną na nagrody, z której mogą korzystać zawodnicy, którzy osiągną bardzo dobre wyniki w zawodach, turniejach rangi Mistrzostw Polski czy Mistrzostw Europy, albo oczywiście wyżej. Zamykając temat jeszcze dodam w wieślarstwie, no, obecnie jednym z trenerów jest były Olimpijczyk, to też podnosi prestiż naszego, naszego wieślarstwa wełku. Oczywiście, kiedy zawodnik staje się trenerem, pokazuje, jaką drogę przeszedł i że jest to taki, takie zachowanie ciągłości. I do, w uprawianiu dyscypliny. Jesteś zawodnikiem, uczestniczysz w wydarzeniach, w tych najważniejszych różnych igrzyskach olimpijskich, kończysz naukę, studia, przychodzisz pracować. Jesteś trenerem, ale także tym trenerem, który miał możliwość uczestnictwa w najwyższych, największych Zawodach, jakimi są Igrzyska Olimpijskie. Zmieniamy temat teraz zaproszenie dla młodych przedsiębiorców. No bo nie każdy wie, ale może, może i każdy wie, ale przypomnijmy, że Wełku działa inkubator młodych przedsiębiorców. Tak, w ramach parku naukowo-technologicznego działa inkubator przedsiębiorczości, który zaprasza młodych przedsiębiorców do korzystania z usługi rozwijania swoich firm. Dodam, że w naszym parku działają laboratoria mikrobiologiczne, chemiczne i koloru, które świadczą młodym przedsiębiorcom, zresztą nie tylko młodym, ale przedsiębiorcom potrzebne usługi w toku rozwoju firmy. Ponadto nasz park przygotowuje projekty unijne skierowane do przedsiębiorców. Funkcjonuje także przygotowane zaplecze konferencyjno-szkoleniowe można skorzystać z doradztwa. Dodam, że firmy mogą uzyskać taki status firmy inkubatorowej, która korzysta z preferencji parkowych, czyli z na przykład z niższego czynszu w określonych latach. Dodam, że w tej chwili w naszym parku działają 23 firmy, w tym co ciekawe, 18 jest nowych, które rozpoczęły swoją działalność w 2017 i 2018 roku, co stało się z poprzednimi firmami. Te firmy stanęły mocno na nogach i funkcjonują już na wolnym rynku. Zakupiły bądź wydzierżawiły nieruchomości, wybudowały swoje hale produkcyjne bądź usługowe i funkcjonują. A w tej chwili kolejne, kolejne firmy będą rozwijały się, inkubowały stawały na nogach po to, żeby zwolnić miejsce innym. Jako ciekawostkę też wskażę, że część tych firm to są firmy tak zwane startupowe, startupy, czyli firmy, które działają w oparciu o nowoczesne technologie i otrzymały dofinansowanie na rozwój swoich produktów i usług, które będą wdrażały na rynek. Także nową technologią Ełk również żyje. I zmieniamy temat. Przypomnienie dla rodziców. Cały czas trwa rekrutacja do miejskich przedszkoli. Tak. Do, do 16 marca przyjmowane są wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkoli publicznych, czyli przedszkoli prowadzonych przez miasto Ełk. Jest to termin, który został. Określone w taki sposób, żeby można było przeprowadzić całe postępowanie, sprawdzić, czy dla wszystkich dzieci wystarczy miejsca. A jeżeli ich nie będzie za mało, to żebyśmy mieli jeszcze czas na przygotowanie odpowiednich sal, wdrożyć takie działania, które spowodują, że dzieci, rodzice i dzieci zainteresowane uczęszczaniem do publicznego. Publicznych, miejskich przedszkoli będą mogły z tej oferty skorzystać. Ja dodam, że do 16 marca przyjmujemy wnioski i decyduje nie kolejność składania wniosków, ale spełnienie kryteriów, więc nawet ostatnia, ostatni rodzic, który przyniesie 16 marca wniosek, może otrzymać miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu. Do 5 kwietnia będzie trwała weryfikacja przez komisję rekrutacyjną w każdym przedszkolu. Wniosków będą sprawdzane takie elementy, jak spełnienie kryteriów. Do 6 kwietnia podamy do publicznej wiadomości a w zasadzie komisje rekrutacyjne podadzą listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Będziemy potem oczekiwali do 12 kwietnia na potwierdzenie przez rodziców chęci. Wysłania dziecka do tego przedszkola, do którego się dostało i 13 kwietnia do publicznej wiadomości podamy komisje rekrutacyjne podadzą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Natomiast chciałam też powiedzieć, że odbędzie się, mamy już oczywiście założone, że odbędzie się postępowanie uzupełniające, które będzie miało też swój harmonogram, wówczas chcielibyśmy przygotować odpowiednie sale pomieszczenia tak, żeby dzieci miały możliwość skorzystania z oferty miejskiej przedszkoli publicznych. Dodam, że Kandydaci mieszkający poza miastem Ełk mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola bądź oddziału działającego w szkole naszej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zarówno tego podstawowego, jak i uzupełniającego, miasto nadal będzie dysponować wolnymi miejscami w przedszkolu. Naszym zadaniem jest zapewnić miejsca. Dzieciom zamieszkałym na terenie miasta Ełku, ale jeżeli będą wolne miejsca, to oczywiście zawsze udostępniamy te miejsca dzieciom spoza miasta Ełku. Także przypomnienie, do końca tego tygodnia, czyli do piątku trwa rekrutacja, trzeba składać dokumenty. Nie ma co czekać, trzeba składać. Zmieniamy temat teraz, zaproszenie na zmagania trochę starszych dzieci. To już po raz dziewiąty ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Puchar Prezydenta Miasta Ełku odbywa, odbywa się w naszym mieście. Tak jest, to już tak jak usłyszeliśmy po raz dziewiąty odbędzie się ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego Puchar Prezydenta Miasta Ełku w najbliższą sobotę. Rozpocznie się o godzinie 10 w hali sportowej przy szkole podstawowej numer 2. Będą tam tańczyły i zmagały się w rywalizacji sportowej w tańcach latynoamerykańskich i w tańcach standardowych dzieci już od 7 roku życia do 15 i. Raku życia i starsze. Gala wieczorna rozpocznie się o godzinie 18.00, wcześniej, tak jak powiedziałem, w bloku o godzinie 10.00, potem 14.30, 18.00. Te najstarsze dzieci w tych już najwyższych klasach tanecznych, łącznie z klasą A, serdecznie zapraszam do udziału, ale nie są to wszystkie przedsięwzięcia, które będą realizowane w naszym mieście. Bo mamy także ofertę skierowaną do. Przedsiębiorców. Już w następnym tygodniu, 20 marca o godzinie 9.30, zapraszamy na spotkanie poświęcone innowacjom, produkcji, nowoczesnym technologiom, gdzie będzie można skorzystać nieodpłatnie z porad doradców, ekspertów, wymiany doświadczeń. W bardzo ciekawe spotkanie i wydarzenia. Związane z historią, a w zasadzie ze stuleciem niepodległości, Muzeum Historyczne realizuje w najbliższym czasie, już jutro, czyli 14 marca o godzinie 18:00, ciekawe spotkanie o takim przewrotnym tytule Bóg i Ojczyzna. Skąd się biorą granice na mapie, ten Bóg Celowo w taki sposób wymawiałem, bo mowa oczywiście o rzece Bóg. Ten wykład przeprowadzi profesor Maciej Górny z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, który opowie, w jaki sposób kształtowały się na przestrzeni państwowości polskiej granice, czyli w środę, 8, godzinie 18, w Muzeum Historycznym przy ulicy Wąski Tor. Ja już dodam że w tamtym miejscu mieści się muzeum. Kolejne ciekawe spotkanie autorskie ze Ławomirem Koprem na temat Józefa Piłsudskiego 16 marca w piątek w bibliotece miejskiej. Sławomir Koper, który jest bardzo znanym pisarzem, autorem książek historycznych, opowie o Józefie Piłsudskim, o tym jak stał się marszałkiem, opowie też ciekawe historie z życia takiego prywatnego Józefa Piłsudskiego. W piątek, 16 marca, koncert Klaudii Murzyło w ramach stypendium artystycznego w Euckim Centrum Kultury. System wolny o godzinie 19. 16 marca, ekstremalna Droga Krzyżowa, nocny maraton, pieszy, który rozpoczyna się o godzinie 21.00. 17 marca w sobotę zimowy turniej piłki siatkowej kobiet i mężczyzn. W sumie 10 drużyn kobiecych, 12 drużyn męskich, nie tylko Zełka, ale z Białostoku, Grajewa, Olsztyna Zambrowa, Gołdapi czy Prostek. I chciałbym serdecznie zaprosić, w związku z tym, że zbliża się Wielkanoc na bardzo ciekawe warsztaty artystyczne skierowane do dzieci, wielkanocne nastroje. W sali zebra w sobotę od godziny 11 będzie można zobaczyć i tworzyć ozdoby świąteczne związane z Wielkanocą i 18 marca spektakl Topicha o godzinie 16 w sali Ełskiego Centrum Kultury, na który zaprasza Pani Dyrektor. Oprócz tego oczywiście Park Wodny i inne miejsca są dostępne dla mieszkańców Ełtu i gości. Także dużo się dzieje i zapraszamy do korzystania. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.